Dzień dobry, dzisiaj mamy 13 maja 2017 rok. Moje nazwisko Justyna Ebura. Wczoraj, 12 maja o godzinie 13.40 została zabrana z przedszkola w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 123 z przedszkola Sióstr Salezjanek moja 6-letnia córka Julia Ebura przez moją siostrę i pracownika kuratora sądowego dzielnicy Żoliborz, panią Klaudię. Nazwiska niestety nie znam. Moja siostra dała mi telefon i tylko powiedziała: nie martw się, nie denerwuj się, dam tobie kogoś do rozmowy. Odezwała się pani kurator, która stwierdziła, że sąd w dniu 12 maja wydał wyrok, że moja siostra została rodziną zastępczą dla mojego dziecka. Postępowanie, jak dowiedziałam się wczoraj na komendzie policji na Wilczej, toczyło się od 2 lat. Ja przez 2 lata nie dostawałam żadnej korespondencji z sądu. Kuratorzy, którzy od czasu do czasu przychodzili i nie mieli żadnych zastrzeżeń, też o niczym nie wspominali. To jest bardzo dziwne, że przez 2 lata sąd, wiedząc, gdzie może mnie znaleźć, wiedząc, gdzie chodzi do przedszkola moje dziecko, nie był w stanie dostarczyć mi żadnego pisma o tym, że toczy się jakieś postępowanie o to, żeby powołać rodzinę zastępczą dla mojego dziecka w osobie Edyty Trojanowskiej i jej męża Wojtka Trojanowskiego, który nie przepada definitywnie za moją córeczką i najprawdopodobniej jest w domu przeganiana z kąta w kąt. Ostatnio na wyścigach konnych na spotkaniu była przez moją siostrę odganiana, żeby nawet nie dotykała wózeczka jej synka, więc wiem, jak się moje dziecko czuje. Moja siostra, tak jak i mój ojciec rodzony, moje problemy spowodowali tylko i wyłącznie, proszę Państwa, odnośnie dóbr materialnych. Moja siostra przywłaszczyła sobie mieszkanie lewym testamentem za 20 parę tysięcy na Żoliborzu. Po 2 latach znalazł się testament, a mój ojciec usilnie walczy o to, żeby mnie nie spłacić z domu, który z 1/4 domu, to jest 80 tysięcy, która mi się należy po śmierci mojej mamy. W 2014 z mojej działalności dostałam pożyczkę. Warunek był, aby połowa zakupu, połowa wpływu należała do mnie, czyli brakowało mi do zakupu nieruchomości pod agroturystykę i hodowlę koni, bo tym się zajmuję głównie, 80 tysięcy. Co dostałam w zamian? Dostałam to. Dozór kuratora, kolejne pomówienie i zrujnowanie życia. W zeszłym roku mój wujek, przyrodni brat mojej mamy, ofiarował mi mieszkanie na Krajewskiego. Była to ruina, zaniedbane mieszkanie, wyremontowałam je, w ciągu 1,5 miesiąca nadawało się do zamieszkania. Zostało odebrane z powodu długu mojego wujka. Więc nie ma tutaj jakichś podstaw, że ja nic nie robię, żeby zabezpieczyć mojemu dziecku życie, bo starając się o pożyczkę, którą już w połowie miałam, czy wyremontować mieszkanie na Krajewskiego, dodatkowo jeszcze pomalowałam mieszkanie w Łowiczu, tak, to jest coś, żeby dziecku sprawić warunki do mieszkania. Kolejna rzecz, tak zwane to, że nie miałam kontaktu z kuratorem. Często, gęsto miałam kontakt telefoniczny z kuratorem i często zwierzałam się z problemów, jakie wynikały na przykład z Łowiczu. Kuratorzy w żaden sposób mi nie pomogli w rozwiązaniu żadnych problemów życiowych. Są bilingi telefoniczne i są świadkowie rozmów z kuratorem, więc tutaj, że ja się nie kontaktowałam z kuratorem, to jest po prostu brednia, bo ostatnio nawet pana Kaczyńskiego Roberta wielokrotnie zapraszałam do Łomianek, do domu. Przyjechała 5 maja kuratorka, z nazwiska nie pamiętam, pani Izabela z sądu Żoliborz, pani o czarnych włosach. Bardzo dziwna osoba, ponieważ na każde rozwinięcie tematu, zadała pytanie, na każde rozwinięcie tematu
a odpowiadała zdaniem: mnie to nie interesuje. Czyli jeśli ja bym na przykład zapytała się Państwa, dlaczego leży ta kurtka na ziemi, Państwo byście mi próbowali odpowiedzieć dlatego i dlatego, a ja wyskakuję z rzeczą: mnie to nie interesuje. To świadczy jednoznacznie, że taka osoba nie powinna pracować z ludźmi, którzy już dosyć zostali skrzywdzeni przez życie. Kurator powinna być to osoba, której można zaufać, która nie zdradzi, pomoże i zainteresuje się tym, co ten człowiek ma do powiedzenia, bo różne są kolei naszego życia. Ja, proszę Państwa, mam możliwość wyjechania do Stanów i pracować jako jockey w Stanach Zjednoczonych, bo są ludzie, którzy mi to mogą w tym pomóc. Jestem wdzięczna Bogu za jedną rzecz, że moi znajomi otoczyli mnie naprawdę takim ciepłym pomocą, bo gdyby nie oni, to prawdopodobnie z rozpaczy wskoczyłabym do tej wody Wisły. W dniu dzisiejszym wysłałam maila do pana Kaczyńskiego, do pana Ziobro, do pana prezydenta na Facebooku, opisałam sprawę, kupę maili do telewizji i ja tą sprawę nagłośnię. A wiecie czemu? Po to, żeby ta mafia sędziowska, prokuratorowska, kuratorska przestała krzywdzić zwykłych ludzi, takich jak my. Bo jeśli o to nie zawalczymy, to naprawdę będzie kiepsko i będą krzywdzić nas, Polaków, na każdym kroku. Bo to są metody stalinowskie i SS-mańskie. Niemcy też przyszli nam z pomocą, tak jak moja siostra określiła, że moje dziecko zabrała mi po to, żeby mi pomóc. No oczywiście, pomogła mi. Bo mogę teraz latami walczyć o zachówek, jak i również rodzina. Troje dzieci niepełnoletnich. Edyto, może ty do jednoosobowego mieszkania jeszcze przygarniesz Dominikę, Jakuba i Wiktorię, bo jeszcze jest Kwiatowa 5 i jeszcze jest Bursztynowa 25 i może też coś dostaniesz z domów, z mieszkań, nie wiem, spadek może tobie po babci przypadnie, jak jesteś zachłanna na cudze majątki. Dziękuję bardzo.